Trzecim przystankiem letniego Grand Prix 2001 było austriackie Stams. Skocznia usytuowana nieopodal gór oferowała przepiękną scenerię podczas oglądania konkursów na tym obiekcie. Jak się później okazało, były to niestety ostatnie zawody letniego Grand Prix, jakie było nam dane ujrzeć na tej skoczni. Stan na rok 2021. Konkurs ten był pod wieloma względami intrygujący i ciekawy. Dlaczego? Dowiecie się w dzisiejszym filmie. Cześć Państwu, Rudek z tej strony, a to kolejny odcinek kącika historycznego o skoczni w Stams. Stams gościło letnie Grand Prix od początku jego istnienia, czyli od roku 1994. Austriacy rok rocznie organizowali tam zmagania z przerwą na rok 2000, kiedy to zawody zorganizowano w willach. Skocznia jednak powróciła na letnie Grand Prix w roku 2001, roku totalnej dominacji Adama Małysza. Okazało się, iż kwalifikacje zaplanowane na 17 sierpnia nie doszły do skutku. Silny wiatr i ulewa uniemożliwiały jakiekolwiek skakanie. Kwalifikacje odbyły się porankiem 18 sierpnia 2001 roku. Wygrał je Jakub Janda, uzyskując 107 metrów. Adam Małysz i Wojciech Skupień, którzy mieli prekwalifikację z tytułu top 15 generalnej klasyfikacji, odpuścili start. Tu zaczyna się pozytywny epizod biało-czerwonych tamtego dnia. Bo Tomasz Pochwała uzyskał 101 metrów, a Łukasz Kruczek 97,5 metra, co zaowocowało miejscami w 30 rundy kwalifikacyjnej dla naszych zawodników. Rozpoczęła się pierwsza seria konkursu. Na zegarze wybiła godzina 14:30. Belka startowa została usytuowana na stopniu minus 2. Przy bardzo kręcącym wietrze była to karkołomna decyzja. W pierwszej rundzie najdłuższa odległość wyniosła zaledwie 107 metrów. Autorem tego skoku był Damian Fras, co przełożyło się na drugą lokatę. Większość stawki miała problem z przekroczeniem setnego metra. Tej sztuki nie dokonał nawet sam Adam Małysz. 97,5 metra dało mu zaledwie 17 lokatę na półmetku zmagań. Polacy spisali się nadzwyczaj dobrze. Tomasz Pochwała doleciał na 96 metr i 50 cm. Wojciech Skupień uzyskał 99 metrów, a najwyżej z Polaków był Łukasz Kruczek. To nie żart. Obecny trener kadry Polek w skokach narciarskich osiągnął 101 metrów i jako jedyny Polak w pierwszej serii przełamał tę barierę. Dało mu to 14 miejsce. Ze sprawiedliwością nie miała ta seria jednak zbyt wiele wspólnego. Prowadził Włoch Roberto Checon po skoku na 106,5 metra. Martin Helwart, który tamtego lata był w całkiem dobrej formie, nie doleciał nawet do 105 metra. W czołówce można było zaobserwować nazwiska totalnie szczapy, jak Jutta Watase, Jakub Chlawa, czy wówczas mało znany Simon Amann. Co ciekawe, Japończyk miał szansę wygrać w Sapporo w sezonie letnim 1999. Prowadził po skoku na 135,5 metra, jednak w finale skoczył 35,5 metra bliżej i spadł w połowę drugiej dziesiątki. Martin Schmidt, drugi w Pucharze Świata 2000-2001, przepadł w trudnych warunkach. 74 metry, lokata w piątej dziesiątce. Nie można tu mówić o braku klasy zawodnika. Ten obraz idealnie podsumowuje dramat pierwszej serii. Jury w drugiej serii poszło po rozum do głowy. Belka została ustawiona na stopniu 0, zaprocentowało to o wiele dalszymi skokami. Tomasz Pochwała w drugiej próbie wyraźnie się poprawił. 101,5 metra pozwoliło mu przesunąć się o 2 oczka w klasyfikacji. Dobry skok oddał także Janne Ahonen, 104,5 metra. Chwilę później próbę oddawał Andreas Goldberger. Zakończył on męczarnię ze skakaniem w okolice 105 metra. Austriak trafił na ponad 2 metry na sekundę wiatru wiejącego pod narty. Skoczył 115 metrów. Metr od rekordu skoczni należącego do Svena Hanawalda. To 16 metrów z 99 roku. Wiatr nie ustawał, co umożliwiło skoczkom oddawanie podobnych prób co Goldberger. Niedługo później przyszła kolejna Wojtka Skupnia. Polak, którego dzieje opisywaliśmy niedawno, również spisał się wybornie. 106,5 metra i awans z 18 na 13 pozycję w końcowym rozrachunku. Tuż po Skupniu na belce usiadł Adam Małysz. Polak trafił na bardzo kiepski wiatr. Wiało z siłą około 0,5 metra na sekundę i na dodatek na niekorzyść orła z Wisły. Mimo to Adam, jak przystało na najlepszego skoczka ubiegłej zimy, uzyskał 110,5 metra i uplasował się za Austriakiem.
Wiatr znowu zmienił kierunek. Po Małyszu zaczęło wiać się z boku. Skoczkowie przez to mieli problem z doleceniem do 110 metra. Łukasz Kruczek uzyskał 101,5 metra i spadł tylko o oczko niżej niż plasował się po pierwszej turze zmagań. Spadł Herr, któremu przyszło zmagać się z silnym wiatrem, 84,5 metra. Po nim również skakano w okolice 90 metra. Szczęście, i to potężne, miał Igor Miedwied, 112,5 metra Słoweńca, dało mu prowadzenie. Nie przypuszczał wtedy nawet, że jest to udany atak na podium. Watazę uzyskał 108 metrów i uplasował się w punktacji łącznej za Słoweńcem. Aman skoczył pół metra bliżej i znalazł się przed reprezentantem kraju kwitnącej wiśni. Prawdziwą petardę oddał Martin Helwart. Skok na 116 metrów to wyrównanie rekordu Brunenthal-Schanze i objęcie prowadzenia. Wydawało się, że sprawa zwycięstwa jest pozamiatana. Słoweńcy Żonta i Fras nie skoczyli na maksimum swoich możliwości. Pozostał tylko Roberto Cecon i skoczył. 111,5 metra okazało się wystarczające, by Włoch odniósł zwycięstwo w zawodach letniego cyklu, o punkt przed Austriakiem. Podium uzupełnił Miedwied, a Fras był czwarty. Dalej uplasował się Aman, Watazy, Goldberger, awans 23 na 7 pozycję, Hanawald, Małysz oraz Romoren. Jak okazało się, była to ostatnia wygrana Włocha w zawodach najwyższej rangi. Roberto jest ojcem Federico Cecona. Syn jednak nie poszedł w ślady ojca i szlifował najczęściej bóle, jak to się mawia w skokowym żargonie. Bardzo dobry występ zanotowali Polacy. 4 w konkursie, 4 zapunktowało. Takie rzeczy zdarzały się nieczęsto. Daleko, bardzo daleko dolecieć, czy doleci? Teraz jak daleko po Frunie, bowiem ma jeszcze możliwość i jest udał! Tymczasem ja już dziękuję za uwagę, zapraszam do śledzenia naszych profili społecznościowych, zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie, polubienia konta na Instagramie oraz na Facebooku i życzę miłego dnia. Mówił do Was Rudek, na razie, cześć! Kulicki, ty chuj.